W zasadzie chyba nie. A dlaczego nie? Wydaje mi się, że to jest taki trochę jednak prymitywny sposób represji. Aczkolwiek, no przyznam szczerze, że w sytuacji no, takiej aktów terrorystycznych, no tych takich najbardziej jaskrawych powiedzmy, no mam wątpliwości co do tej kary. Ale biorąc pod uwagę powiedzmy ten problem w dzisiejszej Polsce, mam coraz poważniejsze wątpliwości, zwłaszcza biorąc pod uwagę konferencję prasową ministra sprawiedliwości, który tak pochopnie wydaje wyroki na niewinnych ludzi, czy co do takich, co do których są bardzo słabe dowody winy. Boję się, że tego typu kara byłaby środkiem represji na przykład dla przeciwników politycznych, czy dla osób, co do których nie ma 100% dowodów winy. Nie jestem za karą śmierci. Dlaczego? Bo myślę, że każdy ma prawo do życia. Absolutnie nie. A dlaczego nie? No ponieważ każdy człowiek ma szansę się jakoś poprawić. Kara śmierci tak jakby odbiera mu tą szansę. Nie, no przeciw. A dlaczego? Już jakoś z barbarzyństwa wyszliśmy. Nie potrzebujemy chyba kary śmierci. W niektórych przypadkach chyba należałoby zastosować, ale no, nie wiem, czy człowiek jest w stanie ocenić to, czy to jest rzeczywiście adekwatna kara. A w jakich przypadkach? No w takich, kiedy ktoś odbiera komuś życie z taką premedytacją okropną, to chyba tak. To sam chyba nie jest godzien tego, żeby żyć. Długo się zastanawiałem nad tym, ale nie wiem. Raczej nie, raczej przeciw. Ale to nie jest tak, że mogę powiedzieć, jestem za, jestem przeciw i bronić jakiejś tezy, czy tej, czy tamtej. Sprawa jest zbyt trudna. Absolutnie nie. A dlaczego? Ponieważ przy karze śmierci jest iluś katów. Musi być sędzia, który wyznaczy tą karę śmierci. Musi być kat, który ją wykona. Poza tym jest to szybkie wyjście. Jeżeli ktoś zrobił komuś krzywdę, śmierć, no nie wiadomo, co tam nas czeka. Absolutnie uważam, znaczy ja jestem w ogóle za drastycznymi metodami karania, natomiast uważam, że kara śmierci nie jest najlepszym wyjściem. Warunki w więzieniach muszą się zmienić i ta kara rzeczywiście musi być koszmarna, musi to być cela, w której umożliwimy, jeżeli jemu się temu zabójcy nie będzie, czy gwałcicielowi, prawda, nie podobało życie w takich warunkach, on będzie mógł sam się zabić, natomiast on sam sobie będzie katem, a nie będzie pośrodku iluś tam osób, które to umożliwią. Dla okrutnych zabójców tak, jeżeli on morduje z premedytacją i męczy człowieka, tak. Musi być wina udowodniona, jeżeli jest udowodniona, to z okrucieństwem, jeżeli zabija, to i powinna być kara śmierci, powinno być krzesło elektryczne. Jeżeli dotyczyłoby to dokładnie, prawda, mnie, to wtedy bym się zastanawiała. Natomiast tak na tą chwilę obecną, jeżeli to nie dotyczy mojej osoby, myślę, że raczej nie. Nie, bo... Uważam, że po pierwsze jest zbyt duża szansa pomyłki i przy takiej karze, poza tym jest to niehumanitarne, no bo wystarczy każdego, kto jest za karą śmierci, zapytać się, czy zabiłby tego człowieka, czy potrafiłby po prostu zabić człowieka, którego chcą skazać na karę śmierci. I myślę, że mało kto by powiedział, że jest w stanie to zrobić. I oczywiście znajdują się tacy ludzie, bo kara śmierci funkcjonuje w Stanach Zjednoczonych i tak dalej, ale no... Jakby każdy rozpatrzył to z własnym sumieniem, czy byłby w stanie zabić tą osobę, która według niego niby zasługuje na karę śmierci, to stwierdziłby pewnie, że jednak nie. I to jest po prostu niemoralne, zabijać drugą osobę, nawet jeżeli zrobiła coś bardzo złego. To trudne pytanie. Generalnie jestem przeciw, chociaż dopuszczam sytuacje, w których może taka kara być konieczna. A jakie to są sytuacje? Wie pani co, no trudno mi tak w tej chwili powiedzieć, ale no generalnie jestem jednak, to jest taka trudna decyzja, żeby powiedzmy się jednoznacznie opowiedzieć, ale jednak gdybym miała głosować, byłabym przeciw. Nie wiem, naprawdę nie wiem. Wszystko zależy chyba od tego, co będzie. Nie można powiedzieć, że zdecydowanie za, zdecydowanie nie. Nie potrafię powiedzieć. W tej chwili jestem przeciwny karze śmierci. Gdyby coś się stało moim najbliższym, miałbym się możliwość zemścić, pewno byłbym za nią. To są trudne pytania. Nie wiem, nic mi osobiście nie dotknęło, takiego, żebym żądał odwetu. Natomiast uważam, że niektórych ludzi powinno się eliminować. Może nie przez karę śmierci, ale przez odizolowanie, ale skuteczne. Bo dzisiaj dostaje się karę więzienia i wypuszczany ktoś jest, nie? Być bezwzględny taki zakaz już odizolowania na całe życie, do końca życia. To zależy. Naprawdę
Prawdę mówiąc, to jest tak, w niektórych wypadkach faktycznie by się przydała, ale z drugiej strony, powiedzmy sobie szczerze, istnieje ryzyko nadużycia jej. A w tym wypadku, no to jest zbyt... To już lepiej chyba, żeby jej nie było. Jestem przeciwnikiem kary śmierci. A dlaczego? Dlatego, że uważam, że w społeczeństwach cywilizowanych jest to niehumanitarne karanie. Ja zdecydowanie tak, ale to też, żeby rozwinąć temat, musiałbym mieć więcej niż 15 sekund. Powiem w ten sposób. Nie jako sposób karania, natomiast jako sposób eliminacji ze społeczeństwa ludzi, którzy są nieprzystosowani do życia w nim. Nie jestem za karą śmierci, jestem przeciwny karze śmierci. Człowiek ma prawo do życia i tak właśnie uważam, dlatego jestem przeciwny. Człowiek ma prawo żyć, ma prawo się narodzić i nie jesteśmy władni temu, żeby odbierać mu życie.